Cześć, cześć, cześć! Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Hrabina przyjdzie. Jak już stream działa, to znaczy, że hrabina jest. Tak, no właśnie. Znaczy na ostatnim biegu wdechu i wydechu. Ale witam wszystkich czyniących. Bose czynić dzisiaj będziemy kolejną cząstkę rytuału 15-dniowego. Już będzie 1/3 za nami. Piąty rytualik drobny, to znaczy w sensie piąty dzień rytualiku odcinający wampiry energetyczne, czyli fajnie. I co? I czekam jeszcze chwilę, bo że wpadłam na ostatni moment po prostu, więc warto by było, żeby się wszyscy zebrali. Ja myślę, że te 100 osób, no to znaczy to może tak być, że tam ktoś tam nie może, ktoś tam coś tam. Ale żeby te 100 osób chociaż było. No, także troszeczkę poczekam. Napiłam się. I jestem. Gotowi? Gotowi. To zaczynamy, moi kochani. 5 minut minęło. Możemy zaczynać. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnie nieczyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnie nieczyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnie nieczyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu, czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. No to moi kochani, zobaczymy, ile nas zostanie do końca. Teraz mam 130 osób. Zaczynaliśmy od 200. Zobaczymy, ile wiedźm jest rzetelniutkich, rzetelnych. Ile tam będzie uzupełniało, to na pewno swoją drogą, ale ponad setka i tak jest. Zapalamy. W ponad setce nasze świece w imieniu sił wyższych, sił dobra, sił oczyszczenia i energii przejrzystych. Znajdujemy się w swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy być sobą bez lęków i cieni. Otacza nas jasne, połyskliwe światło. W tej przestrzeni magia wszystko czyni gładko. Weźcie swoje świece w swoje obydwie dłonie. W tych dłoniach wielka moc płynie, a magia w świecy płonie. Powtarzajmy wspólnie bezpieczne słowa mocy. Z pomocą czterech żywiołów zło nas już nie zaskoczy. Ja, Anna, stojąc u progu wielkich zmian, chcę wejść czysta do nowego roku. Oczekuję dobrych, wielkich zmian, a chcę pozbyć się złych uroków.
przywołuję dziś siłę ognia, by spaliła wszystkie negatywy. Dziś oczyszczam wszelkie wampiry energetyczne. Bez tych emocji jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwa. Za dobre energie serdecznie dziękuję panom, władcom czterech żywiołów. Do was swe prośby kieruję. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Poprzez ogień i jego siłę, poprzez ziemię i jej moce, poprzez powietrze i jego lotność, poprzez wodę i jej czułość. Krąg jest otwarty, lecz niezłamany. Dziękuję ponad 150 osobom, które się pojawiły podczas rytuału, za wspólne bycie w kręgu i wspólne działania, za siłę, moc, potęgę, która każda jedna istota wnosi ze swoimi doświadczeniami, emocjami, energiami, ciemną i jasną stroną do tego naszego wspólnego kręgu, wspólnego wrześniowego, 15-dniowego rytuału. Dziękuję wam po trzykroć. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Czyli oficjalnie wampirzy energetyczne są odkreślone. No właśnie.